Dzień dobry, wtorek 2 lipca, witamy się z Wami u nas. No jak widać, niebo zaciągnięte chmurami, chłodno dosyć jest, 18 stopni na termometrze, czyli szału nie ma. A my aktualnie jedziemy z naszymi króliczkami do weterynarza. Dzień dobry wszystkim, miłego dnia. Witamy się z Wami, miłego dnia Wam życzymy już teraz. A my jedziemy, słuchajcie, na kontrolę, ponieważ George jedzie na, wiadomo, kontrolę po zabiegu, natomiast Rupert jedzie razem z nim, będzie miał przegląd. Pazurki między innymi, ogólne takie George badania. George też, żeby miał to pazurki. Tak, tak, George też, ale głównie, słuchajcie, chcemy się dowiedzieć, co dalej z tym katarem, nie? Taki jest cel tej wizyty dzisiejszej. Miało tego nie być, no a jest. Tym bardziej, że no, po zabiegu, tuż po zabiegu było super. No to muszę powiedzieć, nie? Bo było widać, że jest zmiana na lepsze. Nie było kataru, nie było kichania. Natomiast minęły 2-3 dni. Wszystko wróciło do normy. I powoli, powoli to zaczęło wracać, aż do takiego stanu praktycznie, jak jest, jak był przed zabiegiem. Wy w ogóle dużo piszecie na ten temat też. Może to jest alergia, może to jest uczulenie na coś. Także zobaczymy, czego się ci dowiemy. To Wam oczywiście przekażemy te wszystkie informacje. Dziękujemy Wam za dotychczasowe wiadomości na temat naszych króliczków. Zróbmy sobie poranny challenge w trasie. Uwaga, łapka w górę. Bardzo pięknie wyszło. Zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. My Wam życzymy miłego dnia, miłego oglądania. I słuchajcie, jeszcze taka informacja, takie zapytanie. Czy u Was też jest taki chłodny lipiec? No bo po prostu u nas to kiepsko to wygląda. Ojej, ty już tak zrobiłeś lipiec. No, raptem 18, 17 stopni teraz, słuchajcie. To jest 2 lipca dopiero, Marek. No ale chłodno jest, powiem Wam. No ale to cały to raz, lipiec dwa. Nie. Cały lipiec, bo to drugi dzień zachmurzony. Kiepsko, jeżeli chodzi o pogodę. Czerwiec był taki, maj też był piękny. Ojej, wiecie, a jak potem 33 stopnie dowali. Ja nie narzekam. Ojej. Marzenka. Też narzekam. Także dajcie znać w komentarzach, jak u Was to wygląda. A co jeszcze do ogłoszeń, to słuchajcie, jak zobaczycie sobie tego daily vloga do końca, to zajrzyjcie do opisu tego filmu i tam znajdziecie link do pysznej sałatki wiosennej, letniej, jak to woli. Pyszna, ale wiosną też można spokojnie zrobić, bo wszystkie składniki są dostępne, nie? No tak, no. Także zapraszamy. Dlatego, że jest a wychodzi kory. Taka po prostu. I po prostu jest bardzo dobra, delikatna, jest lekka. Wczoraj cała wyszła, czujecie to? No, na kolację. Pychota była. Także zobaczcie sobie ten przepis. No a my startujemy z tym dniem. Najpierw wizyta u weterynarza, potem musimy dalej różne rzeczy jeszcze pozałatwiać. No i słuchajcie, wczoraj udało mi się ogarnąć nasz wyjazd do Czech. No. Winieta kupiona online. Bilet do miejsca, gdzie jedziemy, kupiony online. Nawet taniej wychodzi podobno niż na miejscu, gdzie kupuję. A gdzie jedziemy, z kim jedziemy, to się dowiecie już dopiero w piątek, bo my w czwartek dopiero jedziemy, nie? Także będzie dzień później. Ja już się w ogóle zastanawiam, ja biorę komputer sam chyba na ten wyjazd. No bo kiedy po to? Jak my wrócimy prawdopodobnie późno, nie? No tak, kawałek się idzie, także musisz wykorzystać czas. To wykorzystam ten czas, no. Także to wszystko załatwione. A i co do winiety, słuchajcie, kupiłem winietę na miesiąc. Bo możliwe, że jeszcze gdzieś poskoczymy, nie? Do Czech tu w okolicy. Tym bardziej, że różnica była w cenie taka, że jednodniowa kosztowała bodajże 47 zł, a miesięczna 99. No to jaki sens kupić jednodniową, nie? Nie no, no taki jak, sens, jeżeli ja wiem, ale jak tylko jeden dzień... Nie planujesz... No, ale mamy jeszcze w planach jeszcze jeden przynajmniej wyjazd. A może dwa będą teraz motywują? Jak już jest kupiona winieta? No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj nasze króliczki, proszę bardzo. George'a widać, Rupcia, no też tam widać w lewym górnym rogu. Ciemny Rupcio. George'u jest jaśniejszy, więc lepiej się wybija. Także panowie w trasie. A my życzymy Wam miłego oglądania, miłego dnia i widzimy się za chwil kilka. A teraz będziemy podziwiać przy pięknej muzyczce, którą zresztą lubicie, bo piszecie piękne widoki. Także jedziemy. Piękne? No piękne. Takie strasne. Słońce nawet wychodzi.
co to było. Nie, to tylko słuchajcie, ja taki słupeczek, o, takie coś wykrywa. Dojechaliśmy na miejsce, ja teraz biorę panów i idziemy. O matko, jakie to nerwowe, jakie to smutne, no ja się nie dziwię. Po prostu George to już ma dosyć tego, nie? On ma takie wakacje w tym roku, że masakra jakaś. Także zobaczymy, co z tego będzie, co i jak. Oby było wszystko dobrze. Chodźcie, panowie. Moje dwa stresołki, bo jak one się tutaj trzęsą całe kuliczki. Dobra, chodźcie, dziubaski. Idziemy, wszystko będzie dobrze, obiecuję. Dwa psiapsi. Panowie już w aucie. No było nerwowo ogólnie. George cały wyczochany. Ruperta nie ma, słuchajcie. Jego tu nie widzicie. On jest, nie wiem gdzie on jest. W każdym razie zniknął. Też nerwowy, bo miał przegląd robiony. O, jak wieje. Ale rzeźko jest. Ja ci powiem, jest tak rzeźko na dworze. Dobra, wszystko wiemy. To już wam mówię co i jak. Marzeńcy też przekazuje wszystkie wiadomości. To co tu widzicie, to są leki. No. Więc tak, George dalej bierze ten antybiotyk, co brał. Te zastrzyki? Tak, co 3 dni. Do tego został dołożony steryt. Bo jak pani powiedziałem, co się działo po tym ostatnim sterydzie, to mówi, no, że dobrze, że to powiedziałem, ponieważ ten steryt ma właściwości obkurczające i to dzięki temu, że był podany, to George nie kichał. I dzisiaj dostał steryt, za tydzień dostaje steryt i za 2 tygodnie jest wizyta i dostaje steryt. I co to ma z... No lecznicze, tak jak człowiek dostaje steryt, ty też dostajesz steryt, nie? No i to mu obkurczy coś tam, tak? Tak, jeżeli chodzi o tą ranę, wszystko się goi dobrze. Tam tylko było jakieś ziarno tego, słonecznika mu wlazło, ale mu wyciągło. Pani doktor? No jak jadł, nie? No to była dziurka, to mu się... No, ale w każdym razie wszystko się dobrze goi. Zęby na razie te pozostałe są w dobrym stanie. Nic nie trzeba było tam korekt robić takich rzeczy. No, także George dostał kolejny lek. Czyli leczenie się nie kończy, ono się jeszcze wydłużyło. Nie no, ono się jakby... Przynajmniej o te 2 tygodnie znowu. Urozmaiciło. No, fajne mi urozmaicenie, nie? No. No. Była opcja, że dostanie... steryt w formie tabletki, albo musiał mieć podawany co 3 dni, a z racji tego, że potem no jedziemy, no to babcia mu nie będzie dawała sterydu, leku. No my też nie. Przecież to trzeba iść na zastrzyk, nie? Nie, bo zastrzyk to ma co tydzień, a tak by musiał mieć co 3 dni w formie tabletki. Aha, w ten sposób to mówisz. Ojejku. No i pani doktor powiedziała, że są duże szanse, że to wszystko, co się dzieje, bo w ogóle przyszedł wynik tego wymazu, jest wszystko ujemne. Czyli te bakterii, ropień błękitny nie ma już. To zostało usunięte. Czyli zostało, powiedzmy, wyleczone. Tak. I to, co jest, to jest jeszcze pozostałość po tym stanie zapalnym, który gdzieś tam jeszcze jest. No, no i tym zabiegu tego usunięcia, tak? To gdzieś tam spływa, może coś tam i tak dalej. Także czyli liczymy na to, że za 2 tygodnie już będzie dobrze. My sobie tak ustawiamy, że właśnie, jak się skończy to, ta ostatnia faza, którą ja podejrzewam, że jest ostatnią. No ja też tak liczę. Pani doktor też tak liczy, że to ostatni czas. Także... W ciągu 2 tygodni wszystko się już powinno teoretycznie zamknąć, liczymy na to. No, dzisiaj dostał steryt, dostał zastrzyk też, bo dzisiaj jest jego termin. Za 3 dni dostaje zastrzyk, a za 6 dni dostaje zastrzyk i steryt. Wszystko ładnie jest poporcjowane, przygotowane. No, dodatkowo króliczki dostały dzisiaj odrobaczanie. Czyli mają 5 dni, tydzień przerwy 5 dni. Wszystko jest ładnie zaplanowane. No i słuchajcie, jeszcze Rupert dostał tabletki na kręgosłup znowu. Bo ma bóle kręgosłupa, tam mięśnie napięte w ogóle. No on miał ten problem, to akurat wiemy, że Rupcie to miało. No wróciło mu to znowu. Także to jest taki lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, nie? Na kręgosłup, no. Także to będzie... Ohoho, to jak widzę, że ty zacząłeś mi tu wymieniać. No to znowu niezły szpital domowy. Zatem jak pojedziemy do Poznania, to wtedy Rupert nie musi dostawać tych leków, bo to nie jest żaden antybiotyk, nic takiego. Może być normalnie przerwa, no i potem po powrocie ponownie, no i ma całą taką szpaltę, czy jak to się da na to gada. Taki plaster, listek, o. Po pół tabletki dziennie. Och, to będzie. To znaczy z Rupertem tam nie jest. Znaczy z Rupertem, powiem wam, Rupertowi podawać leki to...
sama przyjemność, że tak powiem. No chociaż on się nauczył wypluwać też, no, nie? On wypluwa, ale to idzie zrobić. Natomiast George'a najgorzej złapać, nie? On się stresuje, a Rupert to wiecie. On jest ciągle wybalansowany. Ma swoją miejscowość. Podchodzicie, bierzecie go na ręce, podacie lek, z powrotem wraca na miejsce i jest temat zamknięty. A George potem się obrazi, nerwowy, no bo było gonienie, no i to jest takie cyrki z George'em są, nie? Ale na całe szczęście George i tak dostaje dziennie probiotyk, no więc będzie miał odrobaczanie, że tak powiem, w gratisie za jednym razem. A Rupert tak samo, odrobaczanie plus leglak na kręgosłup i wszystko załatwione. Wyjścia z George'em i tak były na zastrzyk, więc one będą tak samo, tylko że raz dostanie jeden, raz dostanie dwa. I miejmy nadzieję, że do wyjazdu wakacyjnego, tego właściwego, wszystko się już wyjaśni. Będą króliki, znaczy George wyleczony. Że będą wyleczone, no właśnie. Bo Rupert to akurat to wiecie, to jest taka przewlekła choroba u niego. To nie jest coś takiego, że to idzie wyleczyć jako tako, nie? Bo z tym się już buja od początku, jak do nas przyszedł z tych ogródków, no to właściwie ten problem z kręgosłupem był, ale wtedy był bardzo duży, pamiętasz? Jego nawet nie szło dotknąć, on tak się cały wszystko bolał. No tak, on zaraz łapkami tam. No. No ja mam nadzieję, że to jest ostatnia faza leczenia, ostatnie podejście i ono się zakończy pozytywnie. Sukcesem. Tak i... No trochę już trwam, ale widzisz, udało się przynajmniej tą pałeczkę tego... Ale wiecie, czy z czym jest zawsze całym najgorszy problem? Najgorszy problem zawsze jest, i to nie tylko w przypadku zwierząt, ale człowieka i zwierząt, bo ja się też o tym przekonałam. Najgorszy problem w takich sytuacjach chorobowych jest związany z diagnozą poprawną. Jeżeli macie, przepraszam, dobrą diagnozę, jeżeli jesteście dobrze zdiagnozowani... Na początku. Tak, wtedy jest podane właściwe leczenie, to wszystko idzie ku dobremu. A jeżeli macie problemy ze zdiagnozowaniem właśnie i gdzieś was, a tu, a może to, a ten lek, a tamten, nie wiadomo właściwie co, no to potem się leczycie, przyjmujecie te leki, w przypadku George'a też mniej więcej tak było. No i a może się uda, a może się nie uda, no. Także naprawdę w takich sytuacjach chorobowych uważam, że dobra, prawidłowa diagnoza to jest połowa, nawet więcej niż połowa sukcesu. No zakładamy, że teraz to jest ta właściwa diagnoza, że to faktycznie ten stan zapalny, no widzisz, tej bakterii już nie ma. Przy tym pierwszym wymazie okazało się, że ta pałeczka błękitna, ropień błękitny była, miała robione inhalacje przez ile? 3 tygodnie, nie? Czy przez 2? Jakoś tak to trwało. No i się udało wyleczyć ostatecznie. No i pani doktor jeszcze no mówiła, że ta pałeczka wtedy mogła jakby przyczynić się do tych powikłań i do tego stanu zapalnego. No, no bo wiecie jak to jest, nie? Potem jedno z drugim lubi, potem się tam ten teges, no. W każdym razie teraz już miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No i nie pozostaje nic innego jak tylko czekać, no bo taka prawda. Czas pokaże swoje. No właśnie, mam nadzieję, że będzie dobrze. No powiem wam, że jak George był 2 lata temu leczony, też miał taki katar z tym płucami, pamiętasz? No, to długo trwało leczenie, prawie rok. Nacieki, coś tam było już. I się udało wyleczyć królika. Był spokój, nie? Potem przez 2 lata. A teraz się przyplątały zęby, no i cały ten cyrk związany z tym stanem zapalnym i tak dalej. Dobra, jedziemy do domu, króliczki wracają, już będzie święty spokój, cisza, wiecie, żeby nie było nerwowo. Jemy coś na śniadanie i działamy dalej. Coś na śniadanie, ale... Dobra, damy radę. Dzisiaj była wizyta ważna wizyta. I za 2 tygodnie też przyjeżdżamy. Tak, tak. No, też na 10:30. A, to już jest umówione. Tak, już jest termin, wszystko ustalone. Jeszcze słuchajcie, jedna kwestia, bo zapewne też będą pytania, jak finansowo to dzisiaj wyglądało, dzisiejsze spotkanie. To jeżeli chodzi o George'a, to ta wizyta kontrolna, ona była w cenie tego zabiegu. Czyli tu nic nie opłaciliśmy. Jeżeli chodzi o Ruperta, przegląd, no to był płatny, plus leki, które dostały oba króliczki, nie? Bo George dostał znowu antybiotyk, dostał ten steryt, 2 dawki, antybiotyki były 3 dawki, bo mamy na wynos. Dostał probiotyk, plus odrobaczanie, no i pazurki, róbcia, tam badanie, zęby i to wszystko. No to koszt 160 zł dzisiejszej wizyty.
No tak, ale jeszcze leczenie Georgia się nie kończy, więc jakby podsumowanie... No plus jeszcze zastrzyki Georgia, nie? Cztery dychy za każdą wizytę. No całościowe leczenie Georgia jeszcze nie jest do podsumowania, bo jeszcze to tam nie... No nie, ale myślę, że koło dwóch się zamknie. Jak nie więcej. Także to jest, słuchajcie, kolejny bardzo ważny aspekt, decydując się na zwierzątko, bez względu na to, czy to jest duże, czy małe, to koszty w przypadku leczenia będą albo duże, albo małe. A to już wielokrotnie o tym mówiliśmy też, że no. Po prostu człowiek czasami nie jest może świadomy tego. Bo o tym się nie myśli. No bo wiecie, jak to jest. A, dziecko chce jakieś zwierzątko, w sklepie zoologicznym królik, 160 zł, to zależy też jakie tam, ale mniej więcej w tych granicach. No, do tego ta klata tam i te akcesoria, no powiedzmy do 500 zł, no to fajne, ale potem, no właśnie, nie? Potem się mogło zacząć schody, nie? Oprócz tego, że no wiadomo, trzeba zwierzątko karmić, zmieniać kuwetę i tak dalej, czyścić, no to jak potem pojawiają się schody w postaci chorób jakichś? Tak. Problemów z leczeniem. Przy czym wiadomo, że przeglądy takie rzeczy to jest stałe, bez względu czy jest zwierzę zdrowe czy chore. Do tego jeszcze dochodzi kwestia szczepień, które też są płatne w przypadku zwierząt, a też są wykonywane regularnie. Na przykład Rupert będzie znowu miał szczepienie, czy George teraz to nie wiem, w październiku, nie? Dalej, jeżeli ktoś się decyduje na sterylizację czy kastrację, no to zależy od płci. To też koszty. No to też są koszty, także no... Trzeba to zawsze mieć z tyłu głowy, że to co płacimy, chociaż i tak nie zachęcamy do zakupu, myśmy ten błąd zrobili z jednym kuliczkiem, teraz już byśmy w życiu nie kupili kuliczka w sklepie zoologicznym. Chodzi o to, że wspieramy wtedy takie sztuczne... Generuje się po prostu ten cały pęd, nie? Ten cały biznes, który do końca nie jest dobry jak powinien być. No i też wy nas uświadomiliście o tym, bo no tak, ja tego nie wiedziałem. Takie komentarze. No i teraz na pewno, jak już mamy tę wiedzę, to decydowalibyśmy się, jeżeli... Na adopcję. Na takiego króliczka z adopcji. Rupert jest takim przykładem adopcji z przypadku, ale jeżeli jeszcze chodzi o zwierzęta, bardzo ważna kwestia do przemyślenia przed samą decyzją, to są właśnie kwestie wyjazdów, wakacji, no właśnie takiej swobody, bo jak macie zwierzątko, no to... No właśnie, macie kogoś też w tej głowie. Musicie o niego zadbać. Jak macie psa, to są na przykład hotele czy jakieś pensjonaty, co przyjmują z psami. Z kotami może też, no ale jak macie króliczki, no to jest problem. No bo słuchajcie, kto będzie tarabaniu króliczka na wyjazd, no i co ten królik ma? Przesiedzieć 2 tygodnie w klacie, potem to nie o to chodzi, nie? W tym transporterze nawet, nie? No to absolutnie, no można klatkę zabrać, no ale jaki sens, nie? Męczy zwierzę, to stres, nowe miejsce, to w ogóle. Także to też jest bardzo ważna kwestia do rozważenia. My, słuchajcie, mamy ten duży plus, że babcia Basia zawsze przyjedzie do króliczków chętnie, bez względu na to, jaka jest pora roku, z nimi jest, spędza tu czas. Ja sobie nie wyobrażam, jakby króliczki miały iść do jakiegoś hotelu, gdzieś być, żebym ja wyjechał. Ja bym nie jechał na wakacje, to ja już mówię oficjalnie. Dziewczyny jadą, ja nie jadę. Marzena mi tu teraz mówi, a do lekarza masz zaufanie. No słuchajcie, ale nie ma wyjścia. Ja nie jestem w stanie zwierzątka zdiagnozować i leczyć. No po prostu nie. Natomiast zostać zwierzątkiem jak najbardziej mogę, nie? A jak się decydowałem na to zwierzę, to no trzeba było to brać też to pod uwagę, że trzeba z nim będzie chociaż zostać. Chociaż też nie byliśmy przecież świadomi tego, jak to będzie wyglądało. No nie, jak to się człowiek uczył wszystkiego. Żyć z takim zwierzątkiem. No ale wiesz, podjęłaś tą decyzję i teraz idziesz za ciosem. Tak. I nie robisz takiej sytuacji, że przychodzą wakacje i mówisz, a dobra, to zwierzątka się pozbędziemy, bo co tam, kupi się nowe po przyjeździe, nie? No to chyba najgłupsze, co może być. Ale wiem, że takie sytuacje są. Słuchajcie, z psami to schroniska po prostu pęcznieją, nie? W tym okresie przedwakacyjnym czy wakacyjnym. Psy są wyrzucane, króliczki, inne zwierzątka, no. Ludzie tak robią niestety. No ale to jest zero odpowiedzialność. I to jest jeszcze, słuchajcie, bardzo zły przykład potem dla tych dzieci, które to widzą, jak się postępuje z tym zwierzątkiem, że wiecie, przychodzi sytuacja taka wakacyjna, wyjazdowa, a to się pozbędziemy Azorka, nie? Bo jedziemy na wakacje, no. No po prostu no, puknij się. Życie, nie? Niestety. No tak jest w życiu, my tego nie zmienimy, tak wiecie, no od tu i teraz, ale warto ludzi uświadamiać, że zwierzę to nie zabawka. Jak masz naprawdę ochotę na jakąś zabawkę taką, to dzisiaj pluszak. Są takie możliwości, że można kupić jakieś interaktywne, takie wiecie, pluszako zwierzątka,
one wszystko reagują, aportują i można się bawić, nie? Wiecie, baterie wyłączycie i jedziecie na wakacje. Ale zwierzę to nie zabawka, no i to trzeba wiedzieć i powtarzać. Edukować, nie? Bo, no, to się samo nie zmieni, uwierzcie mi. Wróciliśmy do domu, każdy króliczek poszedł swoją stronę, do swojej bazy, ale ja wam powiem coś innego. Marzena wchodzi do domu i mówi, matko, jak ja zmarzłam. Tak, zmarzłam. Normalnie tak zimno. Jakoś założyłam sobie takie cieplejsze parcie nawet. No to jest aż tak? No chłodno jest, ci powiem. No ludzie w kurtkach widziałem chodzą. Nie słoneczko, co jakiś czas tam zza chmurek, ale faktycznie jest chłodno. Ja teraz tak zmarzłam, że mówię, chyba ubiorę się, muszę się przebrać w spodnie jakieś. Wzięłam sobie ciepłe papcie, w których chodzę jesień, zima, ale dobra. Dobra. Jak teraz pójdziemy, to ja sobie założę kurtkę w jakąś. Kurtkę? Ale krótki spodenka? Tak. No, nie no, w sumie słuchajcie, jest lipiec, to nie poddajemy się, nie? Ale ja wam marzenie, słuchajcie, bluzki mówię, na ramionczkach. Że u nas początek lipca zawsze jest taki chłodny. W tamtym roku było to samo, jak ja pamiętam. To, co ja pamiętam, w tamtym roku lato było też takie bardzo kapryśne, chłodne. No. Dosyć... padało. Tak, taka pogoda w kratkę. Kilka dni ciepłych, potem znowu chłodno, także no. Ale ja myślę, że my już jesteśmy na tyle dorośli, że my wiemy, że w Polsce lato to naprawdę... Polskie lato jest maj, czerwiec. I wakacje w Polsce. Piękne. Także ja się też nie dziwię ludziom, że lubią wyjeżdżać na wakacje za granicę do miejsc, których... Chociaż też pogoda też już tam zaskakuje. W cudzysłów to weźmy, że niby tam pogoda jest sprawdzona, nie? Że tam na pewno będzie fajnie, bo jak już mamy wydać pieniądze, jak już mamy ten urlop poświęcić i gdzieś wyjechać, no to już skorzystajmy z tego, niech przynajmniej będzie ta pogoda, nie? No, ale tak jak Marek mówi, czasami nawet w tych krajach takich sprawdzonych pogodowo okazuje się, że jest, no... Inaczej. Jest... Marzenka będzie tu teraz przygotowywała leczo. Papryczka, pomidorki już są, cebulka, a tu śniadanko dla króliczków. Nie wiem, czy w ogóle będą chętne dzisiaj, czy raczej nie. No bo wiecie, po takich przejściach i przeżyciach... No chodź, Rubcio. Króliki niezainteresowane. Rupy sobie w klecie, George w bazie. Dobra, potem sobie zjedzą. Zapach na całym mieszkaniu, powiem wam. Jak to wygląda, jak to pachnie kolorowo. To jest taki leczo zero waste, nie? No tak, to nie tak, bo... Kurczę... Co się dzieje, Marzenko? Strasznie ostre są te noże. To daj ci na ostrze. Nie. No bo one się tępią, niestety. Taką ostrzałką ci to nie idzie ich na długo naostrzyć. A czym naostrzysz? To nie naostrzysz czego, tylko na chwilę i one znowu. Weźmiesz, pokroisz jednego pomidorka i tyle. Jaki masz, jaką masz... Na bieżąco trzeba je ostrzyć. No to widzisz, no. O, proszę. Wchodzi jak masło. Ja nie wiem, czy nie mamy przepisu na leczo, coś mi się wydaje. Chyba jest. Tak. Widzicie, on już się gubi. Chyba jest, słuchajcie, to przepis wam zostawię w opisie tego filmu. Jest na pewno przepis na pyszne leczo. O. Zapach obłędny. Niektórzy też z was pisaliście nam, że do leczo dajecie pieczarki. U nas to jest faktycznie taki zero waste, bo słuchajcie, to co miałam w lodówce, czyli reszta jakiejś papryczki różnej, cebulka, pomidorki. Cukinie, jak jest, można dać. Można, tak, w naszym przepisie. Ogóreczki babcia Basia też chyba daje. Ogórki? No. Jak ma. Tak, rybę też. Nie, ale no mało solne. Ja jeszcze doleczę, bo jeszcze miałam dwie śląskie kiełbaski w lodóweczce też. Kiełbasy? Ja a karminatle? Ja daję kiełbaskę. Niektórzy dają w ogóle bez kiełbasy, natomiast ja lubię takie leczo z kiełbaską, także... No i zaczynamy robótkę. Się robi. Tak. Na kolację jak znalazł. A meczyk dzisiaj będzie? Dzisiaj są dwa meczyki. Ja wam... O! Kicha George'uś. Ja wam powiem, że wczorajszy meczyk po prostu to był taki mecz na wysokim poziomie. Najpierw było... W, aż tak? Aż tam widzisz, tak wyszło mu z nosa takie. No... Było tak. Najpierw był
planowany czas, 90 minut, potem była dogryweczka, aż w końcu były karne. Doczekałeś się. No, ja lubię oglądać karne, chociaż to jest loteria, jak to mówią. Ale wczoraj to nie była loteria. No ale wczoraj te karne w wykonaniu Słowaków nie były za dobre. Znaczy się może były dobre, ale obrońca był rewelacyjny. Bramkarz był rewelacyjny, obronił 3 rzuty karne. No faktycznie. Na 3. Natomiast powiem wam, że gwiazda, gwiazda z Ronaldo Portugalii okazała się, no nie, on sam to przeżywał, bo on nie strzelił karnego, który był w trakcie meczu. I wtedy już by był koniec, no, nie? Ale słuchajcie, no to jest po prostu... Życie. To sport, los, nie? Część vloga już zmontowana. Pranie się suszy na balkonie. Ja teraz zapodaję kawkę, ale jak się okazuje, nikt nie chce, tylko ja. Ale popatrzcie na ten kubek. Kto kojarzy, z jakiego miasta? Skąd przywiozłem taki piękny kubeczek? On jest taki 3D w ogóle. Napiszcie teraz w komentarzu, a ja wam potem podpowiem. Tak w połowie, albo na koniec tego daily vloga. Naprawdę kubeczek jest świetny. Także teraz tu wpadnie kawka. Dzisiaj z tego kubeczka. Ostatnio, jak wiecie, ta szklaneczka taka u mnie królowała. Gościła dosyć często. Ilość ok, ok. Co tu jeszcze niżej mamy? Temperatura, niech będzie taka cieplejsza. O, także kawka już powoli się będzie teraz zrobiła, tylko się nagrzeje ekspres. O, już teraz ruszyło. A my potem się wybieramy. I teraz jeszcze tak patrzę, a tu zaczynają się rozwijać te kwiaty. No ciekawe, czy się rozwiną wszystkie, czy tylko niektóre, bo ten już widać ewidentnie coś działa. Można twierdzić, że od wczoraj one się bardziej tak jakby, wiecie, napęczniały i za chwilę mają się otworzyć. Chociaż ten już, nie wiem, czy się więdnie, czy co. No zobaczymy. Kawka gotowa. Także teraz piję kawkę. Montuję dalej daily vloga. Przyjechaliśmy już na Nikisz, trochę wieje, ale powiem wam, nie liczyłem na to, że dzisiaj jeszcze założę okulary, że będzie tak pięknie, sorry, muszę trochę przysłonić. No i naprawdę, pogoda się zrobiła. Także my teraz sobie zaparkujemy, tu jest taki duży parking, na wjeździe na Nikiszowie, można powiedzieć. Kawałek wystarczy przejść i wtedy dochodzimy do ścisłego centrum, do Starówki, nie Starówki, to na Nikisz, o po prostu. Także tu dużo lepiej zaparkować niż jechać tam, bo... Tam jest kiepciutko. No i tu jest ten plus, że tu jest parking bezpłatny ogólnie. Także to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Także bierzemy swój mandżur, zamykamy auto i idziemy w drogę. Ale ja w ogóle wam coś powiem, bo Marzenka myślę też dzisiaj nie wie, jakie dzisiaj święto. Znaczy święto, jaki dzisiaj jest dzień. Michasia, wiesz? Nie. Znaczy 2 lipca. Marzenka? No nie, nie mam pojęcia. Przyznam, że też tego nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. Aha, wiem, już wiem, o co ci chodzi. No. Jest dzisiaj Dzień Jagodzianki. Brawo, Dzień Jagodzianki 2 lipca, słuchajcie. I chociaż zobaczyłeś, to mi się wtedy przypomniało. Także słuchajcie, dzisiaj Jagodzianka, mam nadzieję, że wpadnie. Właśnie widziałem to na Instagramie z Kafeju. Nie, Kafeju się nazywa? Kafe Buffet. Że 2 lipca to Dzień Jagodzianki. Ja tego nie miałem pojęcia, no, że taki jest. No to już może nie być jagodzianek. No trudno, ale święto jest, znaczy nie święto, dzień jest dniem, więc trzymajmy się tego. Może jakaś jagodzianka wpadnie, a jak nie, no to się mi trudno. Ale liczę na to, że o tej godzinie jeszcze powinny jagodzianki być. Zamknięte auto? Tak. Ja mam zawsze takie. Zamknięte. Także idziemy, zabieramy was z sobą. I jakaś jagodzianka na pewno wpadnie, może nie tylko. Tak jak mówiłem, święto jagodzianki. I jagodzianki są po 14, 16 i nawet 20 zł z kremem waniliowym. Może spróbujemy coś takiego. Ja bym chyba spróbował. No coś takiego byłoby. Ale tu jest klimacik, nie? No bardzo fajnie tu jest. No to jest tak rzeczywiście ponad Rzymu. Jesteśmy na miejscu, przy okazji nagrywamy, smakujemy.
Tak, nagrywam, smakujemy, właśnie wybieram, zastanawiam się, karta jest taka, nie wiem na co się zdecydować. Jagodziana, nie. Nie jagodziana. Chociaż ale tutaj są, ale zmieniło się troszeczkę, odkąd nas nie było ostatnio. No już dawno nie byliśmy tu na obiedzie. Tak, ja chyba wejdę w zupę i pomidorową. A później to naprawdę powiem wam. Pierogi z jagodami i kwasą śmietaną. Ja nie wiem, czy w to nie wejdę, bo nie lubię słodkiego, ale mnie bardzo to zastanawia. Makaron z pesto bazyliowym, nie wiem, kiełbaski jak Niemcy. No ciekawie brzmi, ciekawe co to jest, młoda kapusta, dressing z miętą, limonką, granatem, no ciekawy jestem. No pizza odpada, jakoś pizzy powiem wam nie mam ochoty. Także my coś wybierzemy, zamówimy, wam pokażemy. Na pewno słuchajcie, wpadnie jagodzianka. Nie wiem, czy z kremem waniliowym. Ciekawie brzmi. O nie, ja posypam. Klasyczna? Jeżeli no, jeszcze chyba klasyczna wyjdzie. Pani przyjdzie, to poproszę. Tak, to trzeba razu zamówić. No i słuchajcie, chyba postawimy na chłodnik z botwinki z jajkiem. I dzisiaj tylko jedna zupa chyba wyjdzie. Tak, podzielimy się, bo potem to ja w sumie nie wiem, co ja... No, chyba makaron wpadnie. A ja może wezmę sobie te pierogi też. No, a jak dzień jagodzianki, to dajesz jagody wszędzie. Jagodowo będzie, nie? Inaczej, może być inaczej. Oczywiście. Pierwsze nasze danie, czyli chłodnik. Michaśka jeszcze wzięła zupę pomidorową, powiem wam, obłędna. Marzenka chłodniczek jadła. Spróbowaliśmy, ale chłodnik jest tak na bogato. I ogórki małosolne i po prostu botwina. Jeszcze nie miałem okazji próbować, za chwilę słuchajcie spróbuję, to wam powiem co i jak. No ale ja osobiście lubię chłodniki. Marzenka mówi, że na zimno zupy nie za bardzo. No ja to tak średnio lubię na zimno. Tym bardziej, że ci chłodno, nie? Natomiast ta jest przepyszna, jest no, tak dobrze doprawiona i taka bogata. No, ona jest próbowałeś tą pomidorówkę od Michaci? Nie. Pomidorówka, powiem wam, obłędna, smak takiego masła. Tak? Oj, ale jest dosyć gęsta też. Dobra, nie? Ja już miałem okazję próbować, na nagraniu smakujemy. Ta zupa wymiata. Przepyszna. Także ja teraz biorę się za chłodniczek, powiem wam jakie wrażenia. No faktycznie, no, botwinka, cebulka, jajeczko, marzenka, jajka nie zadam. No. Pycha. No to zjadaj. Ale ja tego nie zjem. Marzenko. Jak nie zjesz, nie będzie jagodzianki. Słuchajcie, do czego to doszło? Że dwie zupy na trzech. Naprawdę? To jest niemożliwe. Przecież oni? Chyba mi się żołądek skurczył, marzenka też. Ale pycha. Bardzo dobry, nie? No i... A powiem wam, że jeszcze zamówiliśmy potem jagodzianki. Trzy rodzaje. Bez posypki, z posypką i z kremem waniliowym. Podobno wymiata. W tamtym roku nie było z kremem waniliowym. Nie kojarzę. Nie pamiętam, żeby taka była. No, coś no taka nowość, no. U nas jest, słuchajcie, takie tempo, że ja już nie wiem, co w danym momencie nagrywam. Teraz dlaczego? Jest, no nie wiem, bo słuchajcie, tu smakujemy, tu na YouTube'a, tu na Instagrama i wiecie, człowiek się no, przyłącza aplikację. Zablokował mi, słuchajcie, moją lemoniadę. Marzenka lemoniady pić nie może, bo właśnie jesteście o nią oparci. A ja właśnie w temacie lemoniady powiem wam smak rewelacyjny, bo to jest lemoniada cytrynowo-lawendowa. Ona jest lekko gazowana, na wodzie gazowanej, ale to jest syrop. No syrop lawendowy, tak. Ale jaki mamy jeszcze, słuchajcie, syrop lawendowy w lodówce. A pamiętasz, jest chyba nasze nagranie, jak tu kiedyś nagrywaliśmy, też na smakujemy. Jest, ale to wpadajcie. Pełnometrażowe bym powiedział. To tam zobaczycie lemoniadę lawendową z lawendą. No tak, to było tutaj. Bo ja się zamawiam chyba w szklaneczkach, to podałem lawendę, nie? No nie wiem gdzie to było, ale gdzie ta lawenda była? Gdzieś to, a może nie tutaj? A nie było to w Sopocie? Mamma Mia? Tam też była chyba lawendowa. Nie, no nie ja wiem, słuchajcie. Kojarzę. Tyle miejsc już było, że ja nie wiem gdzie co piłem, ale bardzo dobra lemoniada. Moje danie już lekko rozpoczęte, ale powiem wam, no tego się nie spodziewałem. Obłędne kiełbaski jagnięce. Pikantne, bardzo pikantne. Do tego kapusta, to jest taka ćwiarteczka kapusty zapieczona w całości, jak widzicie. Młoda, no. Przepyszna. Do tego jest polenta, dressing jogurtowy z miętą i limonką. No po prostu rewelacyjne danie. A Marzenka postawiła na dzisiaj makaron. Makaron z pesto, z serem stracciatello, z suszonymi pomidorami.
No, ja zwykle gustuję w mięsnych daniach, ale powiem wam, że to połączenie... A już były obawy na początku, to nie? To pesto jest wybitne, z tym serkiem jeszcze, który naprawdę... Stracciatella, nie? Mhm. Także bierzemy się za jedzenie smacznego. Także teraz... Tak, ja też słuchajcie pieruszka spróbuję. Michaśka wziął pirogi z jagodami, ale uwierzcie mi, same jagody. Pieroga tam praktycznie nie uświadczycie, nie na żarcie. Taka kiełbaska, bardzo fajna. Sosik. Mięciutkie, idealne. Pycha. No i ta kapusta, powiem wam. Pierogi pyszne. Ja ogólnie lubię kapustę białą, a taką zapiekaną to w szczególności. Ale nigdy nie wpadliśmy na taki pomysł, żeby całą kapustę zapiec. Chociaż nie wiem, czy ona nie jest lekko podgotowana i potem zapieczona. Myślę, że tak. Chociaż jak młoda. Ona jest w takim sensie pomidorowym. Pycha. O. Jak kiełbaski. Pycha, musisz spróbować. A ona nie jest niczym moczona. Nie. Właśnie przed chwilą spróbowałam. Jest bardzo ostra. Dla mnie za ostra, bym tego nie zjadłam. Także ja się cieszę, że postawiłam dzisiaj na danie bezmięsne. Makaron ekstra. No, w zasadzie każdy lubi coś tego. Ja powiem wam szczerze, że trafiłem idealnie. A to są te pierogi. Michaśka tu może rozkroi jednego, bo normalnie aż żal nie pokazać, jakie piękne pierogi. Ja sobie połóweczkę od razu dziabnę. Nie całe. Całe jagody. Proszę. Idealnie. Czas na pierożka, bo Michaśce coś stało, więc ja zrobię teraz test na żywo. Ale powiem wam tylko jedno. Takie pierogi robiła moja babcia z jagodami. Naprawdę. Po prostu przepyszne. Jak ktoś lubi pierogi z jagodami, tu Marzynkami podbiera moją polentę, też jest dobra. Bardzo dobra, no. To jest taka kasza manna z cebulką. Ale pierożki ze śmietaną i tym rewelacją. To smaczne. Wychodka. Wchodzą na raz. Wszystko tu było pyszne. I ile było sztuk, bo nawet nie wiem. 8 sztuki kosztowały? 42. 42 złote. No, czyli 4 dychy pierogi, 2 złote śmietana. No ale jak jagody są drogie same w sobie, więc tu się nie ma co czarować. No nie. A naprawdę były wypchane jagodami, a nie znowu ale gruzeliną. Nie, no właśnie, nie każdy pierogi z jagodami są naprawdę z jagodami, ja wiem. Tylko to już... Powiem tak, w taki sposób święto jagodzianki można świętować. Moja jest z kremem waniliowym, Marzenki jest klasyczna. Ale moja jest z kruszonką też. A posypka tak masełkiem jedzie. Ale ta posypka, Pygota. Ale zobaczcie ile jest tych jagód. Aż tutaj mi wszystko wypływa. No i to nie są warszawskie za 35 zł, tylko za... Ta 20 kosztuje z kremem. Ta 14. Ta 14. Bez posypki 12. A ta bez posypki 12. Co kto lubi. Ale przepyszna. Także słuchajcie, ja zajadam. Świętujemy zgodnie. Tak, jak zgodnie, powinno słuchajcie, być. Z tradycją. Chociaż ja nie wiedziałem, że jest takie święto, no ale dobra. Dzień. Nadziana. Ojej. Moja nadziana. A to jest taki budyń? No bierz. Krem waniliowy. Krem. Pychota. W tamtym roku nie kojarzę, żeby takie mieli. Chyba, że jak byliśmy tu w ubiegłym roku, to już po prostu ich nie było. Tego to nie wiemy. Chociaż tu jagodzianki są długo, nie że tylko w tym dniu. Przez cały ten sezon, wiecie, jagodzianek. Dobra, nie? Ta z kremem, powiem wam, wchodzi obłędna. No, do tego słuchajcie, co? Kawka. W moim przypadku druga kawka. Marzenka ma pierwszą czarną. Nie, też drugą, ale drugą? Bezkofeinowa. No to jak tamta była bezkofeinowa, no to ta jest, wiesz, ta właściwa. Pychota. Połączenie super. Tak jak ja nie lubię słodyczy i niektórzy mi to wypominają. Jagodzianka. Ale jagodzianka to nie jest słodycz, bo to jagodzianka. No i to wiecie, to jest jedyny taki czas w roku. Smacznego. Pyszny obiad zjedzony, praca wykonana, najedzeni. Powiem wam, głównym minusem naszej tej pracy jest to, że człowiek się naje, a potem zostaje, wiecie, w boczkach, nie? Także no, tak to jest, ale wszystko jest nagrane, ładnie będzie, myślę, zmontowane.
pojawi się już wkrótce, a my teraz idziemy na spacer. Idziemy się trochę przejść, żeby to wszystko przerobić. Marzenka tu jeszcze jagodzianki zabrała. Także teraz my, słuchajcie, idziemy na spacerek. Przejdziemy się troszeczkę, żeby te boczki zeszły. Przynajmniej u mnie. Bo reszta to, wiecie, degustacyjnie. Ja tylko po prostu jem. O, a tu proszę bardzo. Mijamy beboka. Chociaż... Dwa beboki. Mama bebok. I tu jest sporo. I maluch bebok. To jest w ogóle Muzeum Historii Katowic. No jak tam, Marzenko, jagodzianeczki na meczyk są? No wiesz, Marek, to. No jasne. Tak, słuchajcie, z kremem już nie było jagodzianek. Także myśmy ostatnią zamówili, znaczy nie ostatnią, ale jak przyszliśmy, złożyliśmy od razu zamówienie, że będziemy zamawiać jagodzianeczkę z kremem i udało się nam załapać. Dobrze, to teraz trzymaj jego jagodzianeczki, ja wam coś powiem. No jaki piesio. A my sobie tak idziemy, słuchajcie, piękne kamienice na Nikiszowcu. Nikiszowskie. I właśnie jak byliśmy na jagodziankach, to spotkaliśmy naszą Wickę, pani, która tutaj mieszka, zresztą już kiedyś wcześniej żeśmy ją tutaj spotkali. No i właśnie opowiadała, że no faktycznie tutaj mieszkańcy muszą się dostosować do tego, w jakim miejscu mieszkają, że jest to miejsce zabytkowe z wieloma tutaj, no wiecie, zabytkowymi budowlami. Ta architektura tutaj musi być zachowana, oni nie mogą sobie niczego zmieniać. Nawet mówiła, jak teraz mają tam remonty balkonów, to wszystko jest w taki sposób wymieniane, że cegiełka po cegiełce wyciągane, wkładane, gdzieś tam uzupełniane jakieś braki, także to wszystko odbywa się na zasadzie takiej, wiecie, przez konserwatora, pod nadzorem. Pięknie to wygląda, prawda? Połączenie cegły, błękitnego nieba i czerwonych tych ram okiennych, no dobra, to się jakoś nazywa. Także idziemy. Zresztą, słuchajcie, tutaj też powstał taki budynek, który musiał być, wybudowany w stylistyce też bardzo podobnej do tych zabudowań na Nikiszowcu. Także podajcie na Nikisz, jedzcie jagodzianki, spacerujcie, a my teraz musimy to spalić. Spalić nie musimy, chcemy. Uważam, że warto wykorzystać dzisiejszą pogodę. Trochę cieplej się zrobiło. Ja zostałam w sukience, ale wzięłam sobie taką narzutę jeansową i w sumie dobrze, ale już mi się robi coraz cieplej. Także dzień zaliczam do udanych. Tak, pogoda, widzieliście. W takich okolicznościach, powiem wam, sama przyjemność. Ja założyłem kufajkę, bo wyszliśmy z auta i chłodno, nie? Mówię, o nie, będzie kiepska sprawa. Mówię, założę, nie biorę okularów, bo brzydko. Słuchajcie, trochę uszliśmy, słońce, niebo się odsłoniło, słońce wyszło, ja się zacząłem się gotować. No po prostu pogoda taka zmienna dzisiaj, różne te były. Faza, Michaśka, tu widzicie. O. No i co, zrobisz? O, uwaga. Jest, no pięknie, bez pompowania, słuchajcie. Także my idziemy, Marzenka już nam gdzieś uciekła, jest przed nami, hen. My jesteśmy ogonem. No to już wiecie, że u nas taka tradycja. Popatrzcie, jak Michaśka jest pięknie ubrana, różowa, o taką proszę pokażę. Piękne kolory, ja słuchajcie, ja uwielbiam takie kolory. No ale tak ubrana. Nie może tego zobaczyć. Nie, no ja mam, słuchajcie, dzisiaj ciemną kufajkę. A na zasadzie są słute kolory, ja coś widzę, coś. Ale słuchajcie, ja już dzisiaj dziewczyną zapowiedziałem na obiedzie. Będzie glow up. Że będzie taki glow up na wakacje, że po prostu wszystkim szczena opadł. Michaśka się ze mnie teraz śmieje, że wyjdzie ludzik Michelin. O nie, słuchajcie, zobaczycie. To będzie glow up. To będzie taka przemiana. Metamorfozy na wakacje, o. I to już tak, to będzie taka typowo wakacyjna. Nie wiem, czy się utrzyma na dłużej. Ale na wakacje chcę coś takiego wprowadzić. Proszę się tu ze mnie nie śmiać, ale bo za chwilę śmieję, będzie jest, jedyneczka tylko, i uwaga. Tylko, że jest taki dziwny pomysł, bo ja bym sobie powiedziała, że gdzieś będzie w Ja też nie, słuchajcie, bo ja chcę na siebie założyć coś, czego ja nie lubiłem i nigdy nie kupowałem tego. Zresztą Marzenka mówiła wiele razy, a kup sobie, nie lubię. Ale słuchajcie, może coś będzie, takie kolory właśnie, róże, coś takiego, błękity. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest taki plan, jest taki pomysł, także Sopot będzie mój. No co?
Nie wierzysz? No i tak wierzy córka w ojca, no niestety. No nie, ale bo się powiedziałeś, że kimś będziesz chodził. No będę chodził, no a jak nie? No to ja myślałam, t-shirty znowu kolorowe. Nie, słuchajcie, z t-shirtami jest duży problem ostatnio, bo nie ma fajnych kolorów. Sami widzicie, a ja już mam dosyć tych ciemnych. Taka jest prawda. To się zgodzę w 100%. Spacerek nam miło mija. No i teraz słuchajcie, tak idziemy. Ja nagle mówię, pamiętacie jak robiliśmy tu niedawno grilla? No. Po prostu przeleciało pierwszy tydzień, że tak, nie? Nawet nie wiadomo kiedy, co i jak. I już startujemy z nowym tygodniem. Dzisiaj już wtorek, jakieś muszki, mnóstwo muszek małych. I tu lata. Także idziemy, jest bardzo przyjemnie, gdyby nie te muszki teraz. Marzenka popyla, jak to Marzenka zawsze z przodu. No ale ktoś musi je nadawać tempo grupie, bo grupa by inaczej w tyle została. Nie, ja lubię iść pierwsza, dlatego że to ja wtedy nadaję tempo. No właśnie. I tak zawsze powinno być, że osoby słabsze w stylu kondycji, w znaczeniu kondycyjnym, powinny iść z przodu i nadają tempo w całej grupie. No bo tak, wiecie, ci z dobrą kondycją są już na szczycie, a wy dopiero za nimi lecicie, nie? Także już się wyjaśniło, dlaczego to Marzenka zawsze jest pierwsza na wszystkich wycieczkach, bo nam tempo nadaje. No właśnie, a tak. A myśmy nie wiedzieli nawet z Michaśką, że to o to i chodzi. Wtedy przynajmniej ja też idę w jakimś tam tempie i nie jestem zmęczona, bo słuchajcie, oni jakby szli z przodu, to ja po prostu za nimi jestem hektar, bo niestety oni mają takie tempo, dobre że tempo. Ja po prostu... Nie, Marzen, coś wydaje. My naprawdę idziemy z Michaśką bardzo powoli. No, my się zawsze tak wleczemy, takie dwa ogony. Także idziemy tam. A tu jeszcze, jak widzicie, powstała taka strefa. Ta strefa już jest od wielu, wielu lat, ale co roku ona jest coraz to większa, że tak powiem. Różne takie są, jak widzicie, punkty gastro. Można sobie tu usiąść, posiedzieć, posłuchać muzyki dosyć specyficznej, ale jak ktoś lubi, bardzo przyjemne miejsce. Jeszcze po drodze wpadłem do Dilsa, ponieważ będziemy nagrywać nowy challenge na kanał Michasi i potrzebuję różnego rodzaju napoje, jakieś sosy, takie rzeczy, ponieważ będzie coś w stylu niewypizłego napoju. No ale szukam, wiecie, takich jakichś odjechanych, nie klasycznych, bo to nie ma sensu. To musi być coś, co jest średnie w smaku, że się tak wyrażę. Także coś, co muszę ciekawego wybrać, a wybór jest dosyć duży. Wszystko do jutrzejszego nagrania, jeżeli chodzi o napoje i takie rzeczy kupione. Teraz tylko muszę iść do sklepu po wężyk. Niestety byłem w sklepie zoologicznym, ale tam się okazuje, nie ma wężyka w takiej ilości, jak potrzebuję, bo około 20 metrów. Mam nadzieję, że tu uda mi się kupić. Kiedyś jak byłem, potrzebowałem to w Castoramie bodajże był i kupiłem. A teraz Leroy Merlin. Zobaczymy, czy tu będzie wężyk. Także ja idę, kupuję i wracamy do domu. A tu przy okazji, słuchajcie, patrzę, a tu piękne roślinki. Proszę, jaka ładna kompozycja. Tu jest zrobiona taka fontanna, tu zielone krzaczki i tu pięknie jakiś kwiatek rośnie, ładnie wygląda. I mam wrażenie, że nawet pachnie. Tam też ładna ścianka, o, lawenda. Dobra, to skoro witają, to idziemy do środka i kupujemy wężyk. Mam nadzieję, że będzie. Są i wężyki, mamy różne, że tak powiem, średnice. Tu jest taki cieńszy, taki myślę byłby spoko. No bo wiecie, to nie musi być aż taki wąż, żeby bubble tea przez niego przechodziło, tak jak taka rura. Także myślę, że ten byłby ok. Tu jest 4 metry tego. No to muszę kupić 5 takich paczek, słuchajcie. Bo potrzebuję 20 metrów. Akurat, no można powiedzieć, całe węże wykupiłem. Bo tu jest o średnicy 1,5 mm, a ten ma milimetr. Sprawdźmy, jak ten wygląda. A nie, do napojów akurat taki gruby, myślę, nie jest potrzebny. Dobra, ten będzie jak najbardziej ok, także 50 zł trzeba niestety zainwestować, no ale wiecie, jak to jest. Nasze nagrania to też generują jakieś tam przychody, więc żeby mieć zysk, to trzeba najpierw coś zainwestować. Dobra, 5 paczek kupionych, bierzemy, idziemy do kasy. Wróciliśmy do domu, oczywiście meczek w tle, Austria, Turcja. Ciekawy jaki będzie. Austria była z nami w grupie. Wiecie jaki był meczek. Kupiliśmy też arbuza, także dzisiaj wpadnie arbuzik. Powiem wam, że w tym sezonie jakoś mało, rzadko u nas jest arbuz.
Ostatni arbuz to ten, co kupiliśmy w Lidlu, pamięć ten w całości. No i od tego czasu jakoś arbuza nie było więcej. A to było chyba przed wyjazdem do Zakopanego, jak się nie mylę, nie? Albo do Lublina chyba, no. Bo jeszcze tu babcia Basia miała. No, także taka sytuacja. A co do Lublina, w zasadzie specjalnie nie chowałem tego kubeczka, bo bym zapomniał wam powiedzieć, skąd jest ten kubek przywieziony? No otóż z Lublina, słuchajcie. Kupiony w sklepie cynamonowym u bardzo miłej pani. Także taki oto kubeczek, umyty, już wpadnie teraz do szafeczki i na jutro, jak znalazł, do pysznej kawusi. Tu jeszcze, proszę bardzo, jutro do kawusi będą te jagodzianki. Pomimo tego, że dzień jagodzianki był dzisiaj, ale jutro wejdą idealnie. Takie z posypką albo i bez rewelacją. Dobra, także ja teraz biorę się tak, chyba wpadnie arbuzik. Potem może jeszcze na kolację, chociaż nie wiem, czy zjem trochę leczo. Michaśka jadła, mówi, że bardzo dobre było. Bardzo dobre, no i o to chodzi, nie? I biorę się oczywiście za montaż tego daily vloga. Na tym etapie zakończyłem montaż przed wyjściem. Akurat piłem kawę. Króliczki dostały już swoje leki, powiem wam, obrażone towarzystwo na całego, bo i George Łapańsko, i Rupert, także nie jest ciekawie. No ale panowie, każdy w swojej bazie. Rupcio siedzi tu w domku, chyba nie zamierza wyjść. Nerwowy na mnie, obrażony też. George tam w bazie, także biorę się za montaż tego daily vloga. No i oczywiście w tle meczek. Arbuz zjedzony. Tyle okazało zostało. Się, że był nawet dobry, prawda, Marku? Słuchajcie, Marzenka wszystko zjadła. Taki dobry. Ej, no weź, przestań. Marek... Ale naprawdę udało ci się kupić świetny. Marek montuje daily vloga, właśnie jesteśmy na spacerze i zobaczcie, tak jak mówiłam. O, ten się też rozwinął. Ja już tu mam przeczucie, że one będą przepięknie się rozwiną i to nie będzie powtórka z rozrywki, czyli to nie będą kwiaty tak jak piwonie, które się nie rozwinęły, tylko... One już jutro zobaczycie. Na dzień Marzenku, dobry. Marzenku, jak coś powiem. Tak? Te kwiaty będą jak ty. Czyli zwiętną niedługo. To piękniejsze. Bardzo krótko będą zakwitnięte i potem zwiętną. Nie, tego coś bierze, ewidentnie. Ale co go bierze? No, taka wieża. Ach, tutaj. No. Mhm. No dobra, ale damy im szansę. Woda jest świeżutka, także no pięknie. I tak jak mówiłam, coś w róże mi tutaj wpada. Także jutro myślę, że w zupełnie innej odsłonie zobaczymy. A ja wam jeszcze pokażę, bo często o to pytacie. Marzena, pokaż te macze, pokaż macze. Słuchajcie, ja piję różne macze, kupione w różnych sklepach, a to w Biedronce, a to w Lidlu. Jak wygląda macza? To jest taki zielony proszek. O właśnie. Bo może o to wam chodzi? Zielony proszek, czyli taka herbata w proszku. Tak, łyżeczkę... Taką kopiastą ja bardziej sobie daję. Ta macza okazała się być bardziej intensywna, taka ostrzejsza powiem, od tej maczy. No widzicie, no, tego jest na rynku mnóstwo, także gdzie coś dorwiecie, możecie sobie kupić i wypróbować, jeżeli oczywiście lubicie, podstawa, lubicie zieloną herbatę. Bo ta sproszkowana jest bardziej intensywna niż taka, wiecie, w torebce, czy nawet liściasta. Dla mnie ma intensywny zapach zielonej herbaty, ale dla kogoś tak jak Marek, to mogą być, nie wiem, jakieś glony czy szpinak, bo też tak może być. Także jak nie spróbujecie, to się nie przekonacie. To samo było u mnie z yerbą, którą zamiennie piję. Yerba raczej wylatuje w weekendy, matcha, no już od jakiegoś czasu codziennie wieczorkiem. Przepyszna. A jeszcze wracając, słuchajcie, do naszego przepisu na rolkach i już teraz chyba on będzie wszędzie latał, na pyszną sałatkę, taką letnią sałatkę z awokado i rzodkiewkami. Tam pojawia się hasło Marka, no jedzie tutaj malizną. I myśmy taką ankietę zrobili, słuchajcie, na Instagramie, czy, bo pojawiły się komentarze, w ogóle o co chodzi, co to znaczy, że nie rozumieliście, oczywiście nie wszyscy, co to znaczy, że na przykład fajnie, fajnie, ale ta sałatka jedzie malizną. Także jeżeli wiecie, napiszcie może w komentarzach, co to znaczy, że coś jedzie malizną, coś, co jest do jedzenia, coś, co jemy. I jak to rozumiecie? Na Instagramie już mamy mnóstwo odpowiedzi i ludzie piszą nawet w komentarzach, ale przede wszystkim właśnie w tej ankiecie dają odpowiedzi. A jestem ciekawa, czy tutaj wśród was jest ktoś, kto rozumie takie powiedzenie, taki zwrot może. I jest w stanie to
nam napisać. Także bardzo proszę o komentarze. Tymczasem challenge jeszcze wieczorny. Czy mi wyjdzie, Marzena? Wyszło. Serduszka Wam nie zrobię, bo mam tylko jedną rękę. Natomiast będziemy się z Wami żegnać. Marek montuje właśnie daily vloga. Dziękujemy Wam za oglądanie. Tak. Że byliście z nami. Widzimy się jutro.